To chce katnipa. Leoś najbardziej chce? Leoś nasz stary narkoman, tak? Dobra, macie. Leoś, ty jesteś crazy. Co za crazy kot, zobaczcie. Taki crazy kot. Leoś, ty nie możesz aż tyle, bo ty się dziwnie zachowujesz. Oh my god, wiecie co? Gadułka też chcesz? Patrz się na tego crazy narkomana. Czekaj, gadułka. Leosiek. Twój brat nawet nie przyszedł. Nie możesz, no zobacz. Oh my god. Nie możesz, Leoś, ty jesteś... Oh my god. Zwariowałeś. Zwariował kot. O. Ile wziąłeś? Ile wziąłeś tego katnipa? Zobacz, kitek. Z kim ty tutaj mieszkasz? Z narkomanami. Gdyba też tam. Augustik, nie chcesz katnipa? Augustik? Augustik, nie chcesz katnipa? Też tacy różni jesteście bracia. Twój brat jest crazy, a ty nie bardzo. Jakie inne charaktery, o. Będzie po całym domu się rozniesie. Augustik wcale nie jest zainteresowany, no. Jaki bałagan. A ty, kitek, też nie bardzo, nie? Łączka też nie chce, tylko trochę coś gaduła, tu się tarza, tak? Czyli gaduła i Leoś najbardziej. Trzeba to pozamiatać, bo tu się po całym mieszkaniu rozniesie, po całym domu. Dawaj, Leoś. Co to za kot? Co to za kot jest? No, o. Z siostrą się będzie bił. Ktoś mu palni w łeb mączka. Oh my god. No wytarzaj się w tym, wytarzaj. Nie, ty masz taką poważną minę. A tu ten mały oszołom. Tak. Ale się wytarzałem, ale jestem brudny od katnipu. No. Wiesz, teraz będzie się zaczepiał. O. Jeszcze. I jeszcze. I gadułka też się trochę wytarzałem, tak? Wytarzałem się trochę też. Ja będę sprzątać zaraz w domu. Koty. O. Co zrobiłeś? Zobaczcie, co zrobił. Teraz Augustik nawet je, bo tutaj wysypał wszędzie. Narkomani, no. Nawet Teddy się też wziął. Teddy, co te crazy koty tu robią, powiedz?
Teddy. Dziubuś, nasz najstarszy. No zobaczcie, zobacz. Już musiał Geduła pocałować Leośka. Długa, co to jest? Co to jest, gaduła? Nasz kochany kitulek sobie tutaj śpi, tak słoneczko zachodzi. Taki tulek sobie tak śpi tutaj w ciepełku. Jaki to jest dobry kotek, to naprawdę jemu się tak należy tutaj być. Czy wszystkim się należy, ale on jest po prostu, to jest nasz aniołek wśród kotków. I że z takiego dzikiego kotka się zrobił taki domowy kotek, to jest po prostu niesamowite. Jest taki kochany, to jest nasz angel. Tak, jesteś nasz angel. Wszyscy cię kochają. No, kochany kiteczek. No i co, narkomani? Teraz śpimy, tak? Dawno się tak nie załatwiliście. Nawet nie wiadomo, czy kiedyś w ogóle aż tak. Jeszcze tu wszędzie pełno jest. Leoś, ty jesteś taki instygnator. Taki spokojny. Ale jeśli chodzi o to, to największy instygnator. I to jest też kierownik, zawsze koło 9 wieczorem, jak trzeba dać puszkę, to kierownik już wie, że już jest 9 albo blisko. Coś masz w boku. I za całą gromadę tutaj, czekaj, za całą gromadę tutaj odpowiada i mi przypomina, hej, już jest 9, puszkę trzeba dać. Także taki cwaniak to jest. Ty też masz. Co wy macie z tymi oczami? Sucho jest w domu, czy co? Ja nie wiem. Dziuby. A kto w łóżku się wyleguje? Najstępny kochany kiteczek. Nasz mańkunek. Jadłka. Ty tu masz dziubu na nosie. Ten gadułka nasz mały. Ale gadułka sam nie śpi, bo razem na łóżku są z mączką. No. Tak spokojnie sobie śpią, a w nocy zaczynają szaleć, szczególnie gaduła. Mączunia jest zawsze taka kochana, też to jest nasz taki skarbek. Takie nasze słoneczko kochane. Takie nasze słoneczko kochane. Tak, dziewczynka kochana. Wyobraźcie sobie, że gaduła. Jestem w naszej sypialni, jeszcze mam stare wideo. Już go schowałam, gdzieś tam w piwnicy było, ale wyciągnęłam z powrotem, dlatego że chciałam jakieś moje stare taśmy wideo poprzeglądać, także wyciągnęłam i działa cały czas. Hej, made in Japan. No anyway, w każdym razie wyobraźcie sobie, że gaduła stąd wskakuje tam na sam koniec drzwi i balansuje po tym końcu drzwi i chodzi, ja tutaj dałam, tu mam taki wieszak. Ale tu ma takie dosyć, no takie drążki, także naładowałam to różnymi szalikami, dlatego żeby on się przypadkiem tutaj nie zawiesił na tym, żeby sobie krzywdy nie zrobił, także wsadziłam taki. Miałem nadzieję, że zeskoczy, to nic sobie nie zrobi, bo zeskakuje, ale kurczę, balansuje tam na górze jak jakaś baletnica. Co to za mały dziad. I co? Zachód słońca znowu. Następny tydzień w domu się kończy. Nie, kituś. Kituś i gadułka. Kto tutaj jeszcze przyszedł? Leoś? Jak tam wiewiórki biegają ostro, tak? Tak, kituś?
Kitek. Kitek, ty zawsze taki rozmowny jesteś. Powiedz coś. Kitek. Kitek. Akurat teraz nie chcesz. Ty dzióbku. Dwóch koleżków. Dwóch braciszków czy kuzynów. Kitek, ty też jesteś Maine Coon? Czy tylko gaduła jest? Chyba gaduła tylko. Kawał kota wielkiego. No i takie tu dni. Ach, tam wiewiórka biega. Dlatego tacy tutaj wpatrzeni. Szara, północnoamerykańska wiewiórka. Bałagan w ogrodzie. Kto tam drapie? Leoś, tak? Czy to ty drapiesz? Czy to ty? Czy to ty? Tak, to ty. Idź sobie do twoich kuzynów. No, zobaczcie, jaki to jest piękny kot. No, po prostu przepiękny. Jakby jeszcze twój brat z tobą był, to by było 8 kotów w domu. Ale Zee powiedział, że się zgodziłby, bo on braciszka też bardzo lubiał. Jak już jest 7, to co tam 8, prawda? No, ale braciszek chyba już nie żyje. Niestety. A ten czarna wiewiórka biega. Wiewiórki mamy w różnych kolorach, tylko nie rude. No i co powiesz, Leoś? Co powiesz, Leośku? Co? Kto tak mruczy? Ej, jak mruczę. Jak mruczę i się przekładam. Wszystkie kotki się lubią tutaj. Nikt się z nikim nie bije. Zwolnił ci. Chcesz usiąść sobie tu? Idź sobie usiąść, bo ja wiem, że ty lubisz tam być. Co tak wącham? Co tak wącham? Nie? Okej. Okay. To jest nasz supermodel. Ten kot to ma tak piękne proporcje, że mógłby występować w reklamach kociego jedzenia. Nie, Leosiek? I'm too sexy for the catwalk, tak? I'm too sexy for the catwalk. Patrzcie, jaki piękny. Dwóch braciszków, już niedługo będzie 4-latka, tak? Coś jak guzik tobie w tym oczku, tak? Coś takie małe masz. Szybko zleciało, nie? 4 lata już. Już prawie, że dorośli. Już dziecinny okres mija. Jak kot kończy koło 5 lat, to już się robi zupełnie dorosły. Znaczy, już wcześniej jest dorosły, już się zrobi wręcz starszy. W średnim wieku, chciałam powiedzieć. Okej. Okay. W średnim wieku. Jak pani fajnie pracuje z domu, jak cały czas z wami jest, tak? I was tu wkurza może, tak? Zobaczcie, jak Ali tutaj siedzi na dywaniku, że można na nią nadepnąć, bo totalnie tu się zlewa z tą skórą tego merynosa. To są w ogóle skóry, które przysłaliśmy sobie z Nowej Zelandii. Byliśmy w Nowej Zelandii, nie wiem czemu kupiłam skóry, bo nigdy jakoś tak nie miałam takiego zacięcia, ale nie wiem, one były chyba tak bardzo miękkie w dotyku. Ale jak już są, to są. Koty używają ich. A gadułek, ty wdrapywaczu wielki. Gadułek wszędzie wskakuje tutaj. Także gadułek zawsze na te wielkie drzewa tam na działce wskakiwał. Takie po 20-30 metrów. To teraz to, co to jest dla niego. I widzę, że mu się czasami nudzi i bardzo, bardzo kombinuje, żeby tu gdzieś wskoczyć. Także non-stop po kominku chodzi, non-stop też wskakuje na taką narożną szafkę nam. Ale potrafi tak się odbić i wskoczyć, nie wiem, z 5-6 razy swojej wysokości. To jest niesamowite. Ty dziubu, ty. A kitulinek tutaj. Ale kitulinek już się zaczyna taki gruby robić, taki ma brzuszek. Jakbym nie wiedziała, że to jest chłopak, to pomyślałabym, że to jest samica z dziećmi. Brzuszku. Taki gruby, okrągły brzuszek mam.
A Tedyczek tutaj wtulony w sofę. I zobaczcie, gaduła potrafi skoczyć stąd, odbić się i wskoczyć na górę tej szafki i tam sobie siedzi. Wyobrażacie sobie? I tuś toaleta. Cały dzień prawie spali po katnipie. Kadułeczek. Duła jak śpi, to wygląda jak wampir. Mokły wystają. A kto tutaj przyszedł? Kolega, jedz sobie kotku. Jedz, nie bój się. Nie bój się, malutki. Chodź. No chodź. Koledzy podobnie do ciebie też trochę. No, wy byście go przyjęli. Wy lubicie obce kotki. Nie tak jak Teddy. Gaduła go polizał, cały mokry jest.